zgodnie z tradycją, naszą dzisiejszą uroczystość, nasz galowy koncert rozpoczęliśmy sygnałem Wojska Polskiego. Proszę Państwa, generalnie rzecz biorąc, w mediach jest to anonimowa kompozycja. Ja natomiast już od kilku lat z Kapelą Zamku Rudzińskiego informujemy, że autorem tego grywanego przy ważnych wydarzeniach Narodu Polskiego, Wojska Polskiego, kompozytorem sygnału Wojska Polskiego jest nasz Karol Rupiński, rodem z Borzakowic. Powitaliśmy Państwa. Zatem, drodzy Państwo, mam zaszczyt bardzo serdecznie powitać Państwa na koncercie w ramach powiatowych obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez nasz kraj, a także wybuchu powstania wielkopolskiego. Koncert zorganizowany jest przez Pana Starostę Leszczyńskiego, zatem Jarosława Hatarzyniaka. Panie Starosto, bardzo proszę o zabranie głosu. Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, witam wszystkich serdecznie. Cieszę się bardzo, że przyjęliście nasze zaproszenie. W szczególności chciałbym powitać gościa z Poznania, oczywiście gości z daleka. Myślę, że trzeba powitać w pierwszej kolejności pani Zofia Szalczyk, przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. To również samorządowiec oczywiście, ale tak może zbiorowo chciałbym powitać wszystkich samorządowców powiatu leszczyńskiego, gmin powiatu leszczyńskiego z panem przewodniczącym Rady Powiatu Janem Szymularczykiem. Witam wszystkich obecnych wójtów, burmistrzów, radnych powiatowych, radnych gminnych, pracowników czy szefów wydziałów starostwa, przedsiębiorców, szefów inspekcji, służb powiatowych, wszystkich pozostałych mieszkańców powiatu leszczyńskiego, którzy chcieli i mogli dzisiaj tutaj być razem z nami. Dzień szczególny, okres szczególny. Możemy powiedzieć, że do tych rocznic, do tych równych rocznic setnych brakuje nam jeszcze paru tygodni czy paru miesięcy, do 11 listopada czy do 27 grudnia, do tej daty wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Natomiast cały rok obchodzimy, ten rok obchodzimy, czcimy te ważne dla naszego państwa wydarzenia i myślę, że nie jesteśmy na pewno pierwszymi, a myślę, że jednymi z ostatnich, którzy w ten sposób w formie i takiej historycznej, i artystycznej chcą te ważne wydarzenia dla naszego kraju uczcić. Za chwilę wystąpi tutaj, myślę, że fachowiec najwyższej klasy, jeżeli chodzi o Powstanie Wielkopolskie, o przedstawienie historyczne tego okresu odzyskania niepodległości, pan dr Marek Drezner, który w szczegółach o tych wydarzeniach Państwu opowie. Części artystycznej oczywiście nie może być koncertu Rydzenia bez kapeli Zamku Rydzyńskiego, ale oczywiście też również chór z Borzakowic i soliści, młodzież, uzdolniona młodzież tutaj z powiatu leszczyńskiego, także gdzieś w tym kręgu artystów z powiatu leszczyńskiego się zamkniemy. Myślę, że kolejny bardzo ciekawy i również artystycznie na wysokim poziomie koncert. Mieliśmy taki plan jeszcze wczoraj skrócenia trochę koncertu, bo jak zapewne Państwo wiedzą, dzisiaj miał odbyć się też niewielki finał żużlowy. I z tego powodu, planując datę dzisiejszego koncertu, tego niepodległościowego, nie wiedzieliśmy jeszcze, że będzie to kolidować wielkim finałem, trochę nam to szyki popsuło i myślę też, że trochę wpłynęło na frekwencję tutaj dzisiaj, bo jednak ten żużel jest tą świętością w Lesznie i wielu, nad czym bardzo ubolewamy, wybrało żużel, a nie dzisiejszy koncert, ale na szczęście ten żużel został dzisiejszy odwołany, także nie musimy się spieszyć, nie musimy tutaj poganiać naszego wykładowcy, naszych artystów i spokojnie możemy się delektować i wiadomościami historycznymi, i wrażeniami artystycznymi. Tak się składa, że ta data dzisiejsza, czy ta zbliżająca się, właśnie zbliżamy się do tych dat niepodległościowych, jest też, tak się składa, że jest to też koniec kadencji władz samorządowych, również władz powiatowych. Nie chciałbym tutaj jakiegoś
na ten temat dłuższego monologu, wykładu wygłaszać. Natomiast no, muszę powiedzieć w takim największym skrócie, że ta kończąca się kadencja była, uważam, dla powiatu leszczyńskiego bardzo dobra, wręcz bym powiedział historycznie, w historii, w dziejach powiatu leszczyńskiego najlepsza względem tego, co zrobiliśmy, tego, co wykonaliśmy. Udało się zrobić to dzięki możliwości pozyskania dużych środków zewnętrznych, był to czas dużych, największych inwestycji w powiecie leszczyńskim. Chciałbym tylko może o takich trzech parametrach danych powiedzieć w największym skrócie. Powiat leszczyński jest powiatem, który ze wszystkich samorządów wojewódzkich, powiatowych w całym kraju, a powiatów w kraju mamy 380, również wśród tych jednostek samorządu gminy, ale żadna jednostka samorządu nie inwestuje więcej niż połowę swojego budżetu. Powiat leszczyński w 2017 roku był pierwszą jednostką samorządową w Polsce, która przeznaczyła więcej niż połowę swojego budżetu na inwestycje. 54% dokładnie środków przeznaczyliśmy na inwestycje. Jest to, myślę, że tutaj rekord być może długo nie będzie przeskoczony. Myślę, że za ten rok ten wskaźnik będzie podobny. Druga rzecz, jesteśmy liderem wśród 380 powiatów, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. I trzeci parametr, już tak zupełnie skrótowo, jesteśmy jednym z 8 powiatów w Polsce, który nie ma ani złotówki zadłużenia. Gdzieś tam mówi się, że trzeba pożyczać, żeby inwestować. My inwestujemy najwięcej w Polsce, nie pożyczając ani złotówki. Tylko tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie tej kadencji samorządu, żeby nie przedłużać, bo przecież przyszliście Państwo po to, żeby wysłuchać tutaj opowieści o 11 listopada i odzyskaniu niepodległości, o powstaniu wielkopolskim, a także wysłuchać pięknych występów, koncertów. Dziękuję Państwu jeszcze raz za przybycie. Życzę dzisiaj dużo wrażeń, miłej zabawy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu staroście za powitanie stronnik gości dzisiejszej naszej uroczystości, jednocześnie przybliżenie tych najważniejszych dat w tym roku, które świętujemy setna rocznica odzyskania niepodległości, a dla nas Wielkopolan, leszczyńian, oczywiście powstanie wielkopolskie. Zatem, proszę Państwa, przed Państwem pan doktor Marek Rezler z wykładem Wielkopolska, a niepodległość w 1918 roku. Proszę Państwa, pan Marek Rezler, historyk, biograf, publicysta, ponad 40 lat zajmuje się tematyką powstania wielkopolskiego, kojarzącego dzieje naszego regionu, badającego dzieje Polski oraz Wielkopolski XIX i XX wieku. Panie doktorze, zapraszam. Doktor Marek Rezler. Zwykły przybywam dlatego, że mam mikrofon w ręce i chodzę sobie, mówiąc, ale z pewnych względów wolę jednak stać w miejscu. Tak, ale chodzi o kontrolę czasu. Bo mam trudność do rozgadywania się. W związku z tym, jak miałem okazję słyszeć tutaj próbę, jak dziewczęta próbowały swoje występy, nie mam serca im zabierać tego czasu, bo naprawdę pięknie się przygotowywały i trzeba być człowiekiem i doceniać i rozumieć. Proszę Państwa, rzeczywiście od ponad 40 lat zajmuję się między innymi powstaniem wielkopolskim, konkretnie to jest rok 1970. Byłem w zespole, który przygotowywał Ogólnopolskie Seminarium Historii Powstania Wielkopolskiego. Od 1972 roku odbywały się w Kościenie. Teraz tak są przerwy w tym cyklu. W każdym razie tematyka ta wciąż jest mi bliska. Jestem jak najbardziej związany z tymi sprawami. Jednak lata mijają. Człowiek tyje, licznik bije wiek lat. Przybywa doświadczenia, przybywa przeczytanej literatury. Pojawiają się wnioski. Pojawiają się różnego rodzaju opinie. Mam na koncie rzeczywiście kilka publikacji, może więcej niż kilka, dotyczących m.in. Wielkopolskich spraw militarnych.
Przypomina sobie sytuację sprzed kilku lat, kiedy byłem na urlopie w Ostrowie Morskim, pogoda taka, że tylko pić albo spać. No jak długo można odwiedzać sąsiadów, znajomych i tak dalej, w końcu wyciągnąłem laptopa żony, zacząłem pukać. Nie potrzebowałem tam, które postanowiłem pisać. No to ruchowe pytanie. No co, no rozdziały książki. A co to będzie? Przejeżdżam się po sensie polskich powstań narodowych. To było kilka lat temu. Jezus Maria, człowiek oczywiście oszalał, z Kłyńcą w plecach stąd wyjedziemy. Powoli, spokojnie, wszystko się zmieni. To wszystko się zmieni i rzeczywiście minęło kilka lat i dzisiaj na te sprawy patrzymy zupełnie inaczej niż dotychczas. W tej chwili zaczynamy oglądać tendencje odwrotowe, ale na szczęście realia są takie, że nie uciekniemy od pewnych spraw. Trzeba na wiele spraw dotyczących okresu zaboru, okresu niewoli spojrzeć zupełnie inaczej niż to się utrwaliło w minionych kilkudziesięciu latach. Proszę Państwa, trzeba to zrobić. To jest nieuniknione. No, pamiętajmy o tym, że od końca II wojny światowej upłynęło 70 lat. Mniej więcej. To są trzy pokolenia. Trzy pokolenia, które nie przeszły przez konflikt zbrojny, przez powstanie, przez wojnę. No różnie w Polsce bywało, ale nie było wojen. Nie trzeba było bronić niepodległości. Proszę Państwa, ludzie zaczęli normalnieć. Przestali żyć wreszcie nieustannymi bijatykami, wojnami, haratanami, cierpieniem, poświęceniem, męczeństwem, potokami krwi i tak dalej, i tak dalej. Zaczęliśmy nareszcie rozumować normalnie. Proszę Państwa, człowiek się nie rodzi po to, żeby walczyć, żeby cierpieć, żeby ginąć. Człowiek rodzi się po to, żeby pracować, normalnie funkcjonować, działać, współpracować z innymi, a walka tylko w ostateczności. Kiedy już naprawdę nie ma innego wyjścia, no to wtedy. Natomiast walka nie może być istotą życia człowieka. Nie można stale patrzeć na sąsiada, na wszystkich jak na wroga. Nie można szukać wrogów, gdzie tylko się człowiek obejrzy. Nie można się przygotowywać do walki. Po co? Walka, jeżeli będzie taka potrzeba, to wtedy to jest nasz moralny, patriotyczny obowiązek. Natomiast na co dzień się żyje, pracuje, funkcjonuje, buduje, tworzy, nie rozwala. To jest podstawa funkcjonowania człowieka. W związku z tym, jeżeli następuje przewartościowanie, zresztą mówię, że tak zwane romantyczne myślenie jest przekleństwem polskiej historii. Ja powiem, że bije to bardzo model historii, model wychowania, który wpajano nam przez całe dziesięciolecia. Ja też byłem tak wychowywany. Moi rodzice przeszli przed II wojną światową, więc nie ma się czemu dziwić. Ale jednak trzeba na niektóre sprawy spojrzeć zupełnie inaczej. Żyliśmy, proszę Państwa, w ciągu ostatnich 200 lat w jakimś dziwnym matrixie, w jakimś niewyobrażalnym, zamkniętym świecie, w którym po pierwsze Polak cierpi, Polak ginie, Polak się poświęca się za siebie i za innych, ponosi klęski i cierpi. Jeżeli cierpi, a nie osiąga z tego żadnych rezultatów, no to cierpi za miliony. No to cierpi za grzechy innych krajów, swoje grzechy, innych państw. Gdzie grzechy może nawet ludzkości pojawia się aberracje w rodzaju mesjanizmu. To jest rzecz nie do przyjęcia, absolutnie. I to jest taki rozpaczliwy rzut na taśmę. Dlaczego oni naszego poświęcenia nie widzą? Dlaczego my nie odnosimy moralnych czy politycznych profitów z tego powodu? I proszę Państwa, także przechodzi 28 czerwca 1919 roku postanowienia konferencji pokojowej w Paryżu przed parę miesięcy tej traktacji i nagle się okazuje, że to, co było solą naszego sposobu rozumowania, myślenia, w ogóle nie jest wzięte pod uwagę. Te wszystkie powstania narodowe to nasze poświęcenie, te walki za wolność naszą i waszą w Paryżu w ogóle nie były brane pod uwagę. Absolutnie. Kompletnie, jakby tego nie było. Wniosek krzywda. Znowu krzywda. Dlaczego? Za co my tu, biedni, nieszczęśliwi, a jacy my jesteśmy wielcy? Dosyć tego, proszę Państwa. Trzeba z tym wreszcie skończyć. Nie te czasy, nie ta epoka, nie te realia. Jeśli chodzi teraz, proszę Państwa, o spojrzenie na sprawy zaborów. Najczęściej, proszę Państwa, dominował przez wiele dziesięcioleci model, który wytworzył się w zaborze rosyjskim, w Królestwie Polskim.
Prawdziwy Polak, który patriota, który chce walczyć o niepodległość, który chce odzyskać wolność państwa, powinien cierpieć. Każde pokolenie musi mieć swoje powstanie. Trzeba cierpieć. Jeżeli zginiesz, tym bardziej większa ci chwała. Jak się przejdziesz na wycieczkę na Syberię, jeszcze fajniej. Jak pojedziesz na emigrację, tam będziesz cierpiał. Obowiązkiem Polaka jest walczyć z bronią w ręku. Przegrasz, zginiesz, poniesiesz konsekwencje, ale za to dasz świadectwo. Przepraszam, wobec kogo? Wobec siebie samego w gruncie rzeczy. Tutaj trzeba spojrzeć, proszę Państwa, na mentalność. Mentalność, która wynika ze pewnej specjalności, że się tak wyrażę, danego regionu. Wiadomo, że nie trzeba wojny, nie trzeba konfliktu, inaczej rozumuje mieszkanie z Mazowsza, inaczej Małopolanie, inaczej Wielkopolanie. To jest normalne, naturalne. Jeżeli na to, proszę Państwa, nałożymy jeszcze naturalne cechy danego zaborcy, który ma swoją politykę administracyjną, gospodarczą, który odpowiednio wychowuje obywateli, nie ma siły nastąpić zderzenie. Pożądane może nie zderzenie, nałożenie się cech zaborcy na cechy mieszkańca danego regionu. I dzisiaj, proszę Państwa, mówi się wprost, żebyśmy w czasie zaborów uratowali język, uratowaliśmy świadomość narodową, przywiązanie do tradycji, do historii. Nie zatrzymaliśmy procesu przemiany mentalności. To było nie do zatrzymania. I w tej chwili już się przyjmuje, że jeszcze kilkanaście lat niewoli i Polska by się odrodziła jako państwo federacyjne. Sytuację uratowało pokolenie moich rodziców, które urodziło się, wychowało, wykształciło w okresie wolnej Polski. To pokolenie, które potem krwawiło na frontach II wojny światowej, ponosiło różne konsekwencje, ponosiło konsekwencje także skutkowe stalinowskiego. I to pokolenie uratowało jedność Polski. Ale przedtem była jedna wielka różnica. W Zaborze Rosyjskim przyjęto, proszę Państwa, że tylko oni są patriotami, bo oni krwawią, cierpią, ponoszą największą ofiarę. Wszyscy inni, którzy przyjmują inną metodę postępowania, działania, to są asekuranci, kombinatorzy, cwaniacy. Pojawiają się dowcipy właśnie w rodzaju takich, że no, powstańcy wielkopolscy nie zdobyli dworca w Poznaniu, bo peronówek nie mogli kupić, że w czasie okupacji hitlerowskiej nie było ruchu oporu w Wielkopolsce, bo była zabroniona, bo był zabroniony. To jest ta mentalność. Mentalność Warszawy. Ja tutaj nie mówię, że Warszawa, Kraków czy Poznań, które jest lepsze miasto, ale to jest kwestia utrwalenia się pewnego stereotypu, który z czasem zaczął miażdżyć polską psychikę. Trzeba się z tego wyzwolić. Tymczasem, proszę Państwa, nie było zaboru bardziej lub mniej zasłużonego. Nie było zaboru, który walczył i cierpiał i takiego, który się obijał i miał niepodległość wszędzie, tylko nie w serce. To nieprawda. W okresie zaborów wszystkie trzy zabory tak działały, tak miały na uwadze niepodległość, jak możliwe to było w warunkach zaborcy, stworzonych przez zaborcę, który rządził na danym obszarze. W Zaborze Rosyjskim, mówiłem, nie będę się powtarzał, w Zaborze Austriackim była huśtawka. To zależało od momentu, od 1772 roku aż po rok 1795. W drugim rozbiorze Austria nie uczestniczyła. Najpierw przykręcali śrubę, a potem już było tylko coraz gorzej na Austrii. Bo była epoka napoleońska, oprzytomnieni, potem dostali w kość od... skończyło się święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, potem było lanie ciężkie wojny z Prusami. Trzeba było wprowadzić autonomię. Nie było wyjścia, bo im się państwo zleciało. I wtedy to był wspaniały okres, lata 1867-1918, okres autonomii, gdzie nareszcie mogliśmy tam funkcjonować. Był język polski, polskie barwy, polscy urzędnicy, polskie uczelnie. Przybysz z innych części Polski przyjeżdżał do Krakowa i szczęka mu opadała. To u was tak można? Konspirowanie, chociaż konspirować nie trzeba. Dlaczego Ludwik Waliński, proszę Państwa, stanął przed sądem w Krakowie? Dlatego, że socjalizował? Nie, tylko dlatego, że konspirował, konspirować nie musiał. A kto się chowa, kto konspiruje, ten jest winien, ten jest podejrzany, trzeba go wziąć za łeb. I na tej zasadzie Waryński podnosił konsekwencje, ale nie dla swojej idei, absolutnie nie o to chodziło, bo te idee już tak dawno tam funkcjonowały. Chodziło nie o ideę, tylko o metodę. Mieszkańcy Prus, zaboru pruskiego czy rosyjskiego nie rozumieli kompletnie tego, co się dzieje w Galicji. To był inny świat. Ale proszę Państwa, Polacy wchodzili do administracji,
Galicji staje na najwyższych stanowiskach Uniwersytet Jagielloński był Polski i proszę Państwa, od końca XIX wieku tylko w zaborze austriackim mogły powstawać polskie organizacje paramilitarne. Już nie chodzi o skauty, nie chodzi o sobie, tylko chodzi o strzelec, związek strzelecki i tak dalej. Oni tam mogli legalnie chodzić z bronią, mogli się szkolić, mogli ćwiczyć. Oczywiście uchwalę dwugłowego orła jak najbardziej, ale wszyscy wiedzieli, o co chodzi. I nie przypadkowo też tylko w zaborze austriackim w 1914 roku ruszyły polskie oddziały w pole. Powstały legiony polskie, które później dały początek innym formacjom, innym działaniom. Nie dlatego, że oni byli lepsi czy gorsi, tylko że oni mieli odpowiednie warunki do takiego działania. Im te warunki władze austriackie stworzyły, co było nie do pomyślenia w zaborze rosyjskim czy polskim. Byli konserwatyści, ale byli i socjaliści w Krakowie. Wiem, że są w Centusie, tak są to w Centusie, tacy śmiercowacy, pomalutku. Oni wiedzieli, co robią. Mieli swoją linię, swoją zasadę działania. Wyszli za Stańczyków. Na obo nie brali karabinów w rękę i szli do walki. Większość Stańczyków to byli powstańcy styczniowi. Założyciel grupy Stańczyków. To byli powstańcy styczniowi. Proszę Państwa, Bolesław Prus, jeden z twórców właśnie literatury pozytywistycznej w Królestwie Polskim, był w młodości powstańcy styczniowi. Czyli oni doświadczenie wyniesione z powstańczych przekuwali na realia pracy politycznej i gospodarczej w swoim zaborze. Zupełnie innej niż wpajano im to w zaborze rosyjskim. Zaborze polskim przepisowała taka huśtaweczka. Wszystko zależy od aktualnej sytuacji. My jesteśmy przekonani na podstawie literatury, na podstawie różnego rodzaju opracowań, że właściwie od 1793 roku, od drugiego rozbioru Polski, to była nieustanna bijatyka polsko-niemiecka. Że cały naród walczył, Prusacy mieli nic innego do roboty, tylko nas gnębić, dociskać, wynaradawiać. My, biedne środki nieszczęśliwe, szarpaliśmy się do oporu. Nic bardziej błędnego. Wszystko zależało od sytuacji, od okoliczności. Nie można, proszę Państwa, walczyć z sąsiadem dlatego, że się nazywa Schulze. A Schulze nie może wojować ze mną z Kwiatkowskim czy Kowalskim. Bo na tle narodowym. Proszę Państwa, w tym czasie nie było nienawiści na tle narodowym. To nie były te czasy, że on jest Polak, on jest Niemiec, on jest Chińczyk czy Marsjanin. Inne względy decydowały o konfliktach. Nie narodowym. Nie było nienawiści na tle narodowym. Na tle politycznym, tak. Ekonomicznym różnie bywało. Ale nie na tle narodowym. I w zasadzie taka huśtaweczka to była aż do 1871 roku. Czyli do powstania Cesarstwa Niemieckiego, kiedy Bismarck rozpoczął akcję jednoczenia państwa moralnie i wtedy już skończyła się zawada. Wtedy już była germanizacja. I wtedy już były ustawy wyjątkowe, wtedy były różnego rodzaju sytuacje, do których wcześniej nie było mowy. Ale Wielkopolanie sobie wypracowali od 1815 roku, a na dobre od 1831 roku, zupełnie nową, specyficzną tylko dla tego regionu metodę działania. Proszę Państwa, jak przygotowałem tę książkę, o której mówię, Wielkopolanie pod bronią, zastanawiałem się bardzo długo, jak to się dzieje, że to się udawało. Bo się udawało parę razy. Udało się w latach 1806-1807, udało się w 1809 roku przeciwko Austriakom, udało się w 1819 Wielkopolanie się pięknie spisali na Śląsku. Dlaczego tutaj było tak? Po prostu jest pewna cecha regionalna mieszkańców tej ziemi. Kto mieszka od Noteci po Kępno i od Międzyrzecza po Konin, już troszeczkę wyskoczymy poza granice zaboru, ten rozumie trochę inaczej. Gdzie narodziło się państwo polskie? Zwróćmy na to uwagę. Niemcy wielu rzeczy Wielkopola nauczyli, to się zgadza, to nieprawda. Rzeczywiście wiele rzeczy pojęli, ale było coś. To jest, proszę Państwa, takie poczucie wspólnoty i poczucie przekonania o słuszności podejmowanego działania. Czasami to się zamienia w trochę taką megalomanię, ale to już jest inna rzecz. Po prostu uważam, że tak jest dobrze. Tak jest dobrze, tak być powinno i ja tak zrobię. Nikt nie przekawać w prawo, nikt nie skręci w lewo. Nie potrzebuję żadnych agitatorów. Ja po prostu wiem, że tak być powinno i tak należy.
i mechanicznie powalani rusza do działania. Tak było w czasie powstania Kościoła Żydowskiego, tak było potem w czasie dalszych powstań. Plama była totalna, proszę Państwa, w 1846 roku, kiedy próbowano to zrobić powstanie, ale tak, no, Wielkopolanie są kochanymi ludźmi, ale do konspiracji to się raczej nie nadają. Potem zresztą jak Niemcy zrobili szybko, przywódcy zostali włapani. Zresztą, proszę Państwa, późniejsza Wiosna Ludów to była robota agitatorów z zewnątrz, no, z Paryża i z Londynu, Komitet Narodowy Polski. Kim był Mirosławski? To był spadochroniarz. No. Człowiek, który w ogóle nie rozumiał mentalności Wielkopola, który tutaj zaczął rozrabiać, szumieć, nasłano do agitatorów w rodzaju Edwarda Dębowskiego, którzy poruszali się jak w słonie w składzie porcelany. Jeszcze Słowacki tutaj namieszał ostro i dał plamę zresztą. I efekt był taki, że im się nie udało. Wiosna Ludów, z której Wielkopolanie są dumni, skończyła prawidłowo, no bo jednak książę Mirosław Sokołowa, to był błąd w sztuce. To był pośród wypadek przy pracy. W Wielkopolsce nie o to chodziło, nie taka metoda, nie w tym rzecz. Uczestniczono w powstaniach na terenie Królestwa Polskiego bardzo ładnie. Pokażcie mi Państwo młodziaka, który słyszy, że tam za granicą się długo leją zaborce, jak mam siedzieć spokojnie. No dobra, idę. Łomot. Jak nie zginę, jak nie będę wybierzał, że na Syberię wracam, ale już mam swoje doświadczenie. Ja już swoje wiem. On już zaznał pola walki. Wie, że kiedyś do tej walki musi dojść. Ale wiem, że no nie tak. Nie o to tu chodzi. I tutaj, proszę Państwa, narodziła się idea pracy organicznej, czyli konieczność przebudowania mentalności społeczeństwa. Wiadomo, że kiedyś do powstania musi dojść. No nie ma się. Łagodnie to tej niepodległości nie odzyskamy. Ale trzeba pokazać raz, a skutecznie. Kiedy ten moment nadejdzie? Nie wiem. Za 510, za 100 lat. Zaborca będzie germanizował, tam krusyfikował, będzie przeszkadzał, będzie pozbawiał świadomości narodowej. Trzeba będzie przygotować. Jak? Wychować je. Czyli nauczy gospodarczo, kulturalnie, kulturowo, bo to nie jest to samo, i językowo. Przygotować, przemodelować. To jest jedna rzecz. Dalsza sprawa, proszę Państwa, nie bijatyka na siłę. Bo to nic nie da. No to jest oczywiście, no, Pati Patasza, no, Dawid Goliat. Pójść na konkurencję z zaborcą. Rywalizacja. Oczywiście na miarę zachowania proporcji naturalnych. Jak wy macie taki związek, to my tak. Wy taką organizację, wy taką. I tak. Dodatkowo jeszcze dochodzi do tego, że to jest nasza cecha. Wielkopolanie są Polakami. A jaka jest cecha Polaków? No powiedzmy, nie oszukujmy się. Jesteśmy artystami, poruszali się z falami między telegrafami. Cecha, która w okresie zaborów była rewelacyjna, w czasie pokoju, niszczy kraj. Nie da się ukryć. Ale wtedy w czasie zaborów to było coś nieprawdopodobnego. Prusacy, Niemcy byli przyzwyczajeni. To jest urzędnicy niemieccy i inercyjny sposób rozumowania. Jest postanowione, jest zarządzone, więc ma tak być. Nikt nie będzie się przeciwstawiał. No. No tak jest zarządzone. A Polak jak się, prawda? Tu jest taki paragraf, że mogę zrobić tak i tak. No a dla Prusaka dla Niemca szok totalny. Jak tak można? A Polak potrafi, jak powiedział pewien polityk. Proszę Państwa, w zaborze rosyjskim nie do pomyślenia byłaby historia z takim happeningiem, jakim urządził Michał Grzybała. Przyjechała w sąd jako Zagłów, przetrzebała by całą rodzinę, wywiozła na Syberię, wóz wyspa i było by cicho. Natomiast Prusacy podjęli oręż. Jak ty, tak? To my tak. W końcu Grzybała przegrał. Ale co zrobił propagandowo, to co on zrobił? Dzieci wrzesińskie przypadek. Przecież wiadomo, że strajki szkolne obejmowały okres od 1901 roku do 7. Były trzy etapy. Dzieci przegrały. Akurat dziennikarze się na potoczyli wtedy we wrześniu. Afera była, bo cała klasa dostała w skórę i za co? Rozgłoszono to, był odpowiedni klimat polityczny, barbarzyństwo niemieckie, patrzcie, co oni z polskimi dziećmi wyrabiają. A natomiast kara chłosty na lekcji to była rzecz normalna wtedy. W tamtym czasie. Jak ja opowiadam, proszę Państwa, o dzieciach wrzesińskich, że mówię młodzież na sali, słuchajcie, wchodzicie do klasy, co jest po profesji, nie przy drzwiach. No, stoi na mapę.
A kiedyś tam był stolik na współczynniki wychowawcze. W zależności od wyczynu. Dziewczyna dostawała po łapach, chłopak dostała po odwrotnej części ciała, musiał się przez stolik przełożyć. Rany boskie, jak tak można pić dzieci i tak dalej. Rzecz była nie w tym, proszę Państwa, że dzieci dostały w skórę, tylko w takiej masie i za co? Za dużo mówiły uczenia się religii w języku polskim, w języku niemieckim. Także proszę Państwa, nie wszystko było takie oczywiste, jak dzisiaj przyjmuje, czy dzisiaj przyjmuje. Mógłbym przytaczać tych przykładów o wiele więcej. Szkoda czasu, nie po to tu się zebraliśmy. Ale jeśli chodzi o specyfikę zawodu, to no, umiejętność nawirowania. Ksiądz Piotr Wawrzyniak, to był artysta w tej pracy. Stworzył polskie imperium finansowe w zaborze polskim, stosując wypieki w paragrafach, Niemcy nie byli w stanie go ugryźć. Jeżeli chcieli działać legalnie, chociaż oni są legalistami. Nie byli w stanie go ugryźć. Dalsza też, proszę Państwa, konkurencja. Wy tak, a my tak. Prusacy na ziemiach zaboru przyjęli mentalność kolonizatora. Wiadomo, kolonizator zajmuje jakiś dany teren. Tubylcy i panowie, nie dopuszczamy tubylców do wyższych stanowisk administracji, nie dopuszczamy do wyższych stopni wojskowych i stanowisk armii. Jeżeli im się zachce niepodległość, proszę bardzo, my się wycofujemy, zobaczymy, co się będzie działo. Nie będziecie w stanie rządzić, kierować. Przypomnijmy sobie, co po II wojnie światowej się działo w procesie dekolonizacji Azji, Afryki i innych państw. Kolonizatorzy się wycofywali, a co się tam zaczęło dziać? Wojny plemienne, bijatyki, afery, różnego rodzaju cyrki. I wtedy kolonizatorzy wracają, no trudno, no nie radzicie sobie, to wam pomożemy, ale tak was będziemy ekonomicznie, nawet nie piśniecie. I Prusacy dokładnie tak samo, Prusacy, a potem Niemcy dokładnie tak samo rozumowali do Wielkopolsce. Że jak nie będą dopuszczać, to Polacy i tak się podporządkują, tak. Polak potrafi, proszę Państwa, obowiązywała zasada, że no przecież wykształcenie to jest podstawa, no urzędnik musi mieć wykształcenie, przygotowanie. Tylko wtedy chłopcy mogli studiować. Obowiązek studiowania tylko w Niemczech. Nie zakładano celowo uczelni wyższych, tylko w Polsce. Zakładali Niemcy, naiwni, że jak Polak wyjedzie po paru latach za granicę do Uniwersytetu w Niemczech, wróci już jako Niemiec. Właśnie odwrotnie musiał wracać, bo wtedy krzywił prawdziwą wiarę, że się tak wyraża. Tymczasem co oni robili? Utrzymywali kręgi narodowościowe, narodowe. Jak chociażby Cegielski, jak Wawrzyniak, jak Marcinkowski. Studenci polscy grupowali się w grupach narodowych. To byli często ludzie dość nieźle sytuowani, więc rodzice przyjeżdżali do Berlina, czy do Wrocławia, czy do Bliska, wynajmowali mieszkania. Tworzyły się kręgi towarzyskie polskie. Oni się jeszcze umacniali w polskości. Wcale się nie wynagrodzali. Więcej zarobili sobie w buchę w czasie powrotu do domu. Zwykle udzielali korepetycje, jak wracali w rodzinne strony, albo kazali, już mieli fuchę załatwioną i posadę. Tak było z Marcinkowskim, tak było z Cegielskim. I tak było z wieloma innymi. W rezultacie, proszę Państwa, Niemcy wyszkolili sobie Polaków, którzy nie zostali Niemcami, pozostali Polakami, ale wykształcili. Proszę Państwa, armia. Rok 1914. Oficerów armii powyżej majora można było, nie wiem, na ilu palcach rąk liczyć. Kto im zrobił powstanie wielkopolskie? Sierżanci i podporucznicy. A w czasie wojny światowej oficerów młodszych i podoficerów Niemcy mieli chyba najlepszych na świecie. I dodatkowo jeszcze doświadczenie frontowe. Także Niemcy się przejechali na tym. W rezultacie, proszę Państwa, przychodzi listopad 18 roku. To wszystko funkcjonuje. Mówi się, urzędników nie będzie, bo nie wie wykształcenia. Proszę bardzo. Miała miejscowość parę tysięcy mieszkańców, u księdza proboszcza na plebanii, po sumie zbiera się dobrane grono. Jeżeli ksiądz był Polakiem, no to on, burmistrz albo wójt, dochodzi do lekarz, dochodzi do tego nauczyciel. No i oni tam sobie oczywiście preferansa stukają, jakieś winko piją łagodne. No, ładne są, sympatyczne spotkanie niedzielne. Ale proszę Państwa, rok 1916 ci ludzie
nagle między sobą zaczynają dzielić funkcje. Że pan będzie burmistrzem, jak szpiewa zabraknie, pan zastępuje mi się szkolnictwem, pan gospodarką. Nie chodziło o kieszeń. Chodziło o przepłynne przejęcie władzy z rąk niemieckiej. I potem, proszę państwa, listopad 18 roku, ujawnienie Centralnej Komitetów Obywatelskich, przekształcenie w Radę Ludową. Już są kontrolerzy, Niemca brakuje, wskakuje Polak i na ten rozwój, na ten początek to w zupełności wystarczy. Powstanie, rozpoczęli się rzadzi podporucznicy. Potem było już coraz gorzej. No to dobór Musiński ściąga swoich oficerów z pierwszych korpusów. Wózek toczy się dalej. Jest ciągłość wydarzeń logiczna, ale do tego potrzebne było ponad 100 lat pracy organiczników. Praca organiczna połączona z gotowością do walki zbrojnej. To była cecha walki o niepodległość w czasie zaborów. I w Wielkopolsce to się rewolucyjnie sprawdziło. Proszę zwrócić uwagę, mamy rok 1939. Wkraczają Niemcy, wkraczają Rosjanie. Nie germanizują, nie rusyfikują, bo wiedzą, że to nic nie da. Mordują elity przywódcze. I to nie patrzą, czy to jest ziemianinem, profesorem i tak dalej. Patrzą na aktywnych ludzi, którzy mają wpływ na otoczenie. Pod ścianami domów w listopadzie i październiku 1939 roku stają obok siebie ksiądz, rolnik, rzemieślnik, nauczyciel. Oni już wiedzieli, kto jaki ma wpływ na swoje otoczenie. Te prawdziwe elity. Do 1956 roku trwała w Polsce masakra elit. Elity się tworzą, proszę państwa, pokoleniami. I tu nas nareszcie dostali. Nie germanizacją, nie sylikazy, tylko przez eksterminację elit. I te elity do tej pory się nie odrodziły. Bo jednak czas za mało minął. Efekt jest, dyskutować nie będę. Faktem jest, proszę państwa, że ten okres zaborów Wielkopolanie rozegrali bezbłędnie. Potem piękne rozegranie, przypomnę, Wielkopolanie, jaki pomyślny, jaki sposób podejścia do wielu spraw. Nie zrywanie ostateczne, tylko lawirowanie i wkraczanie ze swoimi ideami i osiąganie swojego celu spokojniej. Powstanie Wielkopolskie wybuchło, trwało, ale jednocześnie cały czas traktowano z Berlinem. Wykorzystywano każdą chwilę słabości i nieporozumień. Z kolei władze berlińskie wiedziały, że to jest ta pora, proszę państwa, to jest ten moment, że no nie jesteśmy w stanie. Armia nam się posypała na froncie zachodnim. Wielkopolska nie jest skuszona działami wojennymi, ale zaopatruje w żywność centrum Rzeszy. Musimy im pozwolić, bo inaczej zatrzymają dostawy żywności, a my nie będziemy w stanie wyegzekwować. Efekt, proszę bardzo, dobra, w porządku. Obrady polskiego Sejmu Dzielnicowego. Legalizacja polskich władz w regionie. Czyli to wszystko, proszę państwa, miało ręce i nogi. Mówiąc konkretnie, to trzymał się głowy. Nic tutaj nie było wzięte z powietrza. I to było podświadome. Proszę państwa, praca organiczna to nie była związek, stowarzyszenie, nie było statutu, nie było prezesa. Ludzie sami wiedzieli, że tak jest dobrze. I się temu podporządkowali. I teraz, proszę państwa, na tym tle musimy trzeźwo spojrzeć na odzyskanie przez Polskę niepodległości. Były cztery czynniki, które o tym zadecydowały. Pierwszy, wola narodu. Nie ma dyskusji, sprawa oczywista. Druga, równoczesne wyeliminowanie z konfliktu wszystkich trzech zaborców. Nie rozpad zaborców, bo to nieprawda, jak się czasami mówi, tylko wyeliminowanie. Rozpadły się tylko Austro-Węgry. Rosja zmieniła ustrój. Zanim bolszewicy uporządkowali tamte swoje sprawy wewnątrz kraju, to my mieliśmy szansę wypłynąć. W Prusach, w Niemczech, rewolucja na froncie, rozsypka armii na froncie zachodnim, muszą walczyć z rewolucją na terenie własnego kraju. Wszyscy trzej zaborcy na parę tygodni stracili zainteresowanie ziemiami polskimi. To był ten moment właśnie. Parę tygodni później i parę tygodni wcześniej nic z tego nie wyszło. To była ta chwila, proszę państwa, od listopada 18 do końca stycznia, no może lutego 1919 roku. Wcześniej i później to już byłoby po wtokach, mówiąc po naszym. Trzeci czynnik, byliśmy potrzebni Francji. Polska po prostu była potrzebna. Komu? Francuzom. Francuzi ponieśli potworne straty biologiczne na frontach wojny światowej. W niektórych rocznikach to była nawet już
No już był kryzys demograficzny wręcz. W ich interesie leżało, żeby wojna się jak najszybciej skończyła i żeby kolejnej nie było. Jak? Poprzez przyciśnięcie Niemców. Jak Niemców można przycisnąć? Likwidować armię, przycisnąć ich reparacjami, odszkodowaniami wojennymi i trzecia metoda otoczyć ich wianuszkiem państw, które w razie próby rewizjonizmu jedno uderzenie i sprawa zamknięta. I do tego działania idealnie nadawała się Polska, która miała swoje porachunki z Niemcami i wiadomo, że w gminie pójdzie na układ. I przez najbliższe kilkanaście miesięcy Francuzi byli naprawdę wiernymi sojusznikami Polski. Na nich mogliśmy polegać, byliśmy im potrzebni. Sojusz polsko-francuski był nie dlatego, że Wisła jest piękna, Warszawa, Jezus Maria taka fajna i że odwieczna przyjaźń, prawda, żadnej przyjaźni nie było. To jest, nie ma, proszę Państwa, odwiecznych przyjaciół i odwiecznych wrogów. Jest tylko wspólnota i konflikt interesów. I to szybko zresztą przeszło. W 1920 roku, proszę Państwa, gdyby bolszewicy Polskę zalali, Anglia i Francja nawet jednej kropli łzy by do nas nie uwolnili. Także bardzo szybko sobie z tym poradzimy. Myśmy zwyciężyli tylko na 20. Ale to już jest inna sprawa. Byliśmy potrzebni Francji i Francja wyjęła naprawdę szczery naszym orędem w Paryżu. No i wreszcie ludzie. Ludzie, którzy odbudowywali kraj. Kraj, który nie miał granic, nie miał gospodarki, nie miał wojska. Był tylko na papierze. Nie było jednego twórcy niepodległej Polski. Mówiło się, proszę Państwa, o Józefie Piłsudskim, że tutaj no, propaganda była tak sprawę stara, no rzeczywiście legiony były tą siłą, które potem weszły w skład Polskich Sił Zbrojnych, w Królestwie Polskim dalej działały. Piłsudski, proszę Państwa, strzelił się idealnie jako człowiek o charyzmie, określony charyzmie. Socjalista. No, wariat na punkcie spraw niepodległości polskiej. Nie miał w tym żadnego prywatnego interesu. Miał wyrazistą osobowość, jego było widać i słychać. Wszyscy chorą teraz rozpoznawali. Miał charyzmę. Ktoś wtedy był taki potrzebny, że symbol, to w Czechach Tomasz Masaryk. U nas był Piłsudski. I on wtedy był potrzebny. To był amator. Amator polityk, amator wojskowy, ale był potrzebny. Niesamowitą robotę wykonywał w Paryżu Roman Dmowski. Jako szef Komitetu Narodowego Polskiego. On tam naprawdę ciężko pracował, tyrał nad budowaniem granic Polski. I powiedz sobie otwarcie od strony politycznej i realistycznej. Wtedy, w 19 roku, Endecja miała najbardziej trzeźwy program granic Polski. To trzeba im oddać. Że potem odbiło, to jest inna rzecz, ale wtedy naprawdę mieli ten program fajny. Proszę Państwa, Ignacy Paderewski. Człowiek, symbol. Charakterystyczna sylwetka, artysta. Nie nacjonalista, ani szowinista. W końcu grudnia 18 roku przyjechał do Poznania. Niemcy co nie chcieli zrobić, bo oni prywatnie do niego nie mieli nic. Tylko do tych oficerów brytyjskich, którzy byli z nim. Do flag alianckich, które się nagle zaczęły pojawiać w Paryżu, w Poznaniu. Ale do Paderewskiego nie mieli nic, żadnych zastrzeżeń, prywatnie. To był człowiek symbol, ale podczas konferencji pokojowej już nie miał nic do gadania. Wszyscy się przed nim kłaniali, wyrażali wielki szacunek, ale go nie słuchano. Mocarstwa miały, politycy mocarstw sojuszniczych, szczególnie Francji, Anglii, Wielkiej Brytanii, mieli swoje zdanie. I potem decydowali bez znaczenia. Proszę Państwa, Wincenty Witos, przywódca ruchu ludowego. Ignacy Daszyński, socjaldemokrata. Wojciech Korfanty, syn górnika, ale nie takiego, który papiernie gdzieś na piętrze przyrzuca tego fedrującego naprawdę na dole w chodniku. Oni przyszli, wszyscy, proszę Państwa, przeszli przez szkołę parlamentów. Kół polskich, parlamentów zaborczych. Mieli wprawę, wiedzieli, jak to się robi. W tym momencie, proszę Państwa, działali tak, jak trybiki w zegarku. Każdy miał swoje pole, miał coś do zrobienia. Każdy na swoim stanowisku wykonywał, co do niego należy. To były lata 18-19. Potem był okres zamachania Różewisa, bijateka w Warszawie, przybycie Ignacego Paderewskiego, wojna bolszewicka znowu się zjednoczyli, rok 1921, zawarty pokój Ryski i diabeł miesza pomiędzy nimi. Ale w tych okresach kryzysu, kiedy jest naprawdę źle, potrafili się zjednoczyć. Nie było różnicy tej sejstą. I to wszystko pięknie funkcjonowało.
Proszę Państwa, gdyby choć jednego z tych czterech czynników zabrakło, Polska by niepodległości nie odzyskała. Osoby wierzące widzą w tym działalność sił nadprzyrodzonych. Może tak było, ale w historii takie przypadki się zdarzają. I zasługą, proszę Państwa, Polaków tego czasu było to, że umieli to wykorzystać, że się pięknie strzegli, mieli ludzi, mieli motywację, mieli możliwość funkcjonowania. I to się udało, ale tylko na 20 lat. Bo jestem zdania, i to w tej ostatniej książce akcentuję, że Polska międzywojenna rzeczywiście była państwem sezonowym. Rzeczywiście. Doszło to do nas na wiadomość, że takie pogaduszki są w kręgach politycznych, w sztabie generalnym, Reichswehry. Jak oni śmieli tutaj, panie mocarstwo i tak dalej, prawie jak do jagiellońskich czasów nawiązujemy. Nieprawda. Myśmy się, proszę Państwa, w 20-leciu odrodzili, ale nie pozwolono nam żyć, nie pozwolono nam funkcjonować. Układ sił politycznych, jak się wytworzył w Europie w latach 30., z góry przekreślał istnienie polskiej przyszłości. Starcie niemiecko-rosyjskie było nieuniewinnione. Musiało do tego dojść. Polska musiała paść ofiarą tego zderzenia. To jest kwestia, proszę Państwa, kilku górek, kilkunastu lat. I Polska by zginęła. Piłsudski też to przebił tego krótko przed śmiercią. Pytanie, jak się zachował w tej sytuacji. Podejrzewam, żeby chyba popełnił samobójstwo, nie poszedłby na współpracę, tak jak pytam. Ale proszę Państwa, byliśmy Państwem sezonowym, ale jakim? Naszym. Nikt nam niczego nie dyktował, nikt niczego nie narzucał. Nikomu budów nie czyściliśmy, do nikomu się nie podlizywaliśmy. Szukaliśmy sojuszu, no gdzie? No została tylko Anglia i Francja, no bo nie mieliśmy wyjścia w czasie zaborów. Ale byliśmy już. To nie był kraj miodem mlekiem płonącym. Druga Rzeczpospolita był okresem łączenia trzech różnych organizmów. Ale w sumie to była nasza Polska. Warto o tym pamiętać. Na zakończenie. Proszę Państwa, wszyscy tu jesteśmy uroczyście ubrani, okazja taka. A ja sobie założyłem krawacik z kolorkiem czerwonym. Nie dlatego, że jestem zwolennikiem czerwonej gwiazdy, nie. Tylko wychodzę z założenia, że odzyskanie niepodległości, rocznica zwycięskiego powstania, to nie jest powód do zachwycania się wzniosłych min, przewracania oczami. To jest powód do radości. To jest powód do radości. Ja wiem, że listopad, że grudzień to jest pora roku, która nie sprzyja uzewnętrznianiu radości, tak jak lipiec, jak Stany Zjednoczone czy Francja. Ale proszę Państwa, to jest powód do radości. Myśmy wtedy odzyskali niepodległość. Dlaczego mamy jęczeć, skubyczeć, przewracać oczami? Dlaczego to maś ma być wzniosłe? To było fajne. Dobrze się stało. Jest powód do szczęścia, do radości. W Poznaniu sytuacja, która się rozwiązała, mianowicie tego samego dnia 11 listopada, jest uroczysty festyn ulicy Święty Marcin. Że Święty Marcin wjeżdża do miasta, że jest festyn, są różne stoiska i tak dalej, ludzie się cieszą. Czyli to się szczęśliwie nałożyło akurat. Ale myśmy sami powinni doceniać, co myśmy wtedy w 18 roku osiągnęli. I na miłość boską cieszmy się. Nie jęczmy, nie skołyczmy, tylko cieszmy się. I życzę tego z całego serca. Proszę Państwa, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję doktorowi za przybliżenie nam historii tego, co najważniejsze dla nas, w tym również tego zwycięskiego powstania wielkopolskiego, a przed Państwem wykonawcy, artyści powiatu leszczyńskiego z galowym koncertem, zatem nasi przyjaciele, druhowie z chór imienia Karola Rudnickiego z Włoszechowic. Proszę Państwa, chór imienia Karola Rudnickiego z Włoszechowic działa od prawie 60 lat. W przyszłym roku będzie właśnie 60-tkę świętować. Uświetnia festiwale, przeglądy, konkursy, zloty zarówno w kraju, jak i za granicą. Chór koncertował w Holandii, w
Kaplicy Ostrogramskiej w Wilnie, śpiewał także w Czechach i na Słowacji. Współpracuje z innymi orszakowickimi chórami, takimi jak Muzyka Rola, a także chór żeński Cantilena. Chór wykonuje utwory muzyki dawnej, współczesnej, religijnej, popularnej, ale także pisiannej i rozrywkowej. Za swoją działalność został wyróżniony honorową odznaką za zasługi dla województwa leszczyńskiego, złotą odznaką Polskiego Związku i Orkiestr Macierz w Poznaniu, generalnie z siedzibą w Warszawie, honorową odznaką za zasługi dla województwa wielkopolskiego oraz, proszę Państwa, honorową odznaką zasłużony dla kultury polskiej. Prezesem chóru od 1985 jest obecny również prezes dzisiaj, kolega, druh Ireneusz Rogacki, którego witam serdecznie. I proszę Państwa, w sposób szczególny myślę, witam bardzo serdecznie drucha, który od samego od założenia był również w komitecie, który zakładał w tym, oczywiście kameralny wtedy chórze, druh Stanisław Walkowiak, którego serdecznie witam i pozdrawiam. Szefem artystycznym, zatem z jednej strony dyrygentem i pianistą jest pan Mariusz Kowalczyk, którego serdecznie witam. Zatem, jak się rzekło, koncert artystów powiatu leszczyńskiego, a chlubą naszą jest właśnie moich przyjaciół, również imienia Karola Lubińskiego z Borszakowic. Wykona oczywiście, proszę Państwa, tak, cztery utwory zapowiem. Zatem rozpoczniemy od hymnu narodowego, tego najstarszego, zatem Bogu Rodzica. Ale proszę Państwa, nie ta melodyka oparta, gdy śpiewano idąc pod Grunwald, czy gnieźnińska wersja, natomiast z melodią Karola Kurpińskiego. Proszę Państwa, ja myślę, że tutaj w naszym gronie o Karolu Kurpińskim wiele mówić nie trzeba. Natomiast powiem, jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów, obok Fryderyka Chopina czy Stanisława Moniuszki, niestety z przykrością powiem, że często teatry operowe, myślę o Teatrze Wielkim w Warszawie, również w Poznaniu, ale także Filharmonie Polskie, w którym też poznańska nasza, wielkopolska, zapominają. Od czasu do czasu pojawi się jakaś uwerturka, utwór kameralny. Proszę Państwa, przy jubileuszach związanych z rocznicą śmierci czy urodzin Karola Kurpińskiego jakiś fragment opery. Natomiast, proszę Państwa, cieszę się, że właśnie nasi przyjaciele, duchowie z Borszakowic, mocno promują wszędzie, gdzie koncertują muzykę Karola Kurpińskiego. Zatem z jednej strony muzyka operowa, z drugiej strony muzyka religijna, ale także muzyka patriotyczna przy recitalu kapeli Zamku Rydzyńskiego. Więcej na ten temat powiem. Zatem wracam do najstarszego hymnu Bogu Rodzicy Karola Kurpińskiego. Proszę Państwa, kolejna kompozycja to na Grunwaldzkim polu anonimowego twórcy słowa Łukasza Górnickiego, polskiego humanisty okresu renesansu, sekretarza króla Zygmunta Augusta. Proszę Państwa, kolejna patriotyczna kompozycja, niestety okres średniowiecza, anonimowy twórca Bolesław Chrobry do słów Gala Anonima w opracowaniu pana profesora Stefana Stuligrosza. I na zakończenie tego bloku, jako czwarta kompozycja, to proszę Państwa utwór jednego z najwybitniejszych kompozytorów okresu klasycyzmu, zatem Wolfganga Amadeusza Mozarta, a będzie to Pieśń Zgody. Zatem proszę Państwa, przed Państwem chór męski imienia Karola Kurpińskiego z Borszakowic, chórem dyryguje Mariusz Kowalczyk. Serdecznie zapraszam.
Rozkazał
Jagiellońskim im. Karola Kubickiego z Poszakowic pod dyrekcją dyrygenta Mariusza Kowalczyka. Proszę Państwa, kolejne cztery kompozycje, które kurs zaprezentuje, to w jakiś sposób również świadczą o powszechności repertuaru naszego chóru. Zatem, proszę Państwa, pieśń partyzancka zwana Kołysanką Leśną Stanisława Jacka Magieckiego, zarówno słowa, jak i muzyka, w opracowaniu Grzegorza Łączkowskiego, a doskonale nam znana pieśń, piosenka Dziś do Ciebie przyjść nie mogę. Tym druhowie rozpoczną. Następnie, proszę Państwa, cofamy się do XIX wieku. Jeden z wybitnych polskich kompozytorów, Bolesław Walek-Walewski, kompozytor, który działał zarówno we Lwowie, jak i w Krakowie. Będzie to serenada. Zatem bardzo stonowana kompozycja. Proszę Państwa, bliżej nam i bardziej znany oczywiście słynny Biały Krzyż Krzysztofa Klęczona, właśnie w opracowaniu dyrygenta chóru Mariusza Kowalczyka, który również przy tym utworze zasiądzie przy fortepianie. I proszę Państwa, chciałbym podziękować zarówno dyrygentowi, jak i naszym przyjaciołom z chóru, że swój recital dzisiejszy rozpoczęli kompozycją naszego Karola Kurpińskiego z Waszakowic i zakończę, proszę Państwa, również kompozycją, która pretendowała również do hymnu narodowego naszej Polski, mianowicie Warszawianką z 1831 roku. Jak pamiętamy, w Teatrze Narodowym sam mistrz Karol Kurpiński poprowadził to wykonanie. Zatem przed Państwem chór naszych przyjaciół z Waszakowic i Karola Kurpińskiego i kolegom, proszę bardzo, proszę o poprowadzenie. Ooh.
Przed Państwem jako pierwsza wystąpi Magdalena Katarzyńska. Śpiewa od 10 lat. Piosenkę, którą przedstawi na dzisiejszym naszym karowym koncercie, wykonała na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Lesznie w roku 2012, zdobywając Grand Prix Festiwalu. Jest laureatką pierwszego miejsca na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Włoskiej, pierwszego miejsca na Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Obcojęzycznej, a także laureatką głównej nagrody na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Religijnej. W wykonaniu Magdaleny Katarzyńskiej posłuchamy piosenki Powrócisz tu, kompozycja do słów Janusza Kondratowicza, a muzyka Piotra Fila. Zapraszam, Magdalena Katarzyńska przed Państwem. Wróćisz tu,
zobaczymy. Tak, dalszych wspaniałych sukcesów, serdecznie gratulując tego, co dzisiaj pokazałem. Dalszych wspaniałych sukcesów. Serdecznie gratulując. Do zobaczenia. Magdalena Kamińska. Dziękuję Ci. Proszę Państwa, to są talenty powiatu leśnickiego, panie starosta. Z czego jesteśmy bardzo dumni. Bardzo pięknie, tak. Zgadzamy się. I proszę Państwa, kolejna wykonawczyni naszego galowego koncertu to Gabriela Gruganowicz, uczennica 5 klasy Szkoły Podstawowej w Kaczkowie, laureatka wielu konkursów wokalnych na szczeblu szkolnym oraz powiatowym. Gabriela oprócz tego, że bardzo lubi śpiewać, proszę Państwa, świetnie gra w piłkę nożną. Można powiedzieć tak, na boisku strzela gole śpiewającą. Taką mam informację o tobie. Jest to prawda, tak? Zapraszam tylko na piosenkę do słów Jana Pietrzaka, do muzyki Zbigniewa Kraja. Będzie to Taki Kraj i Gabriela Gruganowicz przed nami. Zapraszam. Jest taki
zatem powiem tak. Życzę sukcesów na boisku, ale jako artysta absolutnie życzę, abyś mocno dalej zajmowała się śpiewem. Jest to wspaniałe, co robisz i życzę wspaniałych sukcesów. I proszę Państwa, kolejną wykonawcą naszego koncertu muzyki patriotycznej, pieśni i piosenki jest Anna Prałat z Nowej Wsi, uczennica 7 klasy Szkoły Podstawowej w Kącie. Ania ma na swoim koncie wiele konkursów wokalnych w zasięgu regionalnym oraz krajowym. I proszę Państwa, drugą pasją Ani jest gra w Teatrze Dziecięcym działającym przy Spółdzielni Mieszkaniowej przy Mieście Bereszyn. Zatem w wykonaniu Ani Prałat posłuchajmy pieśni i piosenki Niepodległa, niepokorna do Sofiana Szczepkowskiego, a z muzyką Elżbiety Pszczanowskiej. Zapraszam. Anna Prałat. Zawsze była, będzie, jest, u.
Bardzo, bardzo serdecznie Tobie pogratulować. Jesteś wspaniała. Życzę dalszych wspaniałych sukcesów i śpiewaj do nas długo, długo, długo. Coraz więcej. Gratuluję. I proszę Państwa, na zakończenie tego bloku koncertu galowego uzdolnionej młodzieży szkolnej powiatu leszczyńskiego trio żeńskie. Zatem, proszę Państwa, zespół Słoneczko z Krzemi Nieba. Słoneczka znają się i śpiewają od zerówki. Reprezentują szkołę podstawową w Berlinie, zdobywając tytuły laureatek na etapach szkolnych, międzyszkolnych, gminnych, powiatowych i regionalnych. Znakomicie się rozumieją i wzajemnie uzupełniają. Proszę Państwa, wykonania Jagody Andrzejczak, Roxany Glapiak i Jagody Wróblewskiej. Posłuchamy utworu Uwierz Polsko do słów i muzyki Moniki Perfryk. Przed nami zespół Słoneczko. Zapraszam. Moja ojczyzna, twoja matka, którą
i Państwa w małżeństwie. Nieraz w wnętrzkach serdecznie gratulujemy. Również życzymy dalszych wspaniałych sukcesów. Tak trzymą dziewczyny i czekamy na dalsze sukcesy. Proszę Państwa, ja z przyjemnością powiem, że w tej pierwszej części galowego koncertu muzyki patriotycznej po pierwsze wysłuchaliśmy referatu pana doktora Marka Zlewa, którego serdecznie jeszcze raz pozdrawiam. Wysłuchaliśmy Górnickiego imienia Kowala Krupińskiego z Boszakowic pod dyrektorem Mariusza Polaczyka, który jest z nami, pomoże nam spójnić śpiewie. Państwa, wysłuchaliśmy z Dojnowej Młodzieży Szkolnej naszego powiatu Magdaleny Katarzyńskiej, Skokody Margaryty Śródlanowic, Skaczkowa, Anny Prawa z Nowej Wsi i na koniec Triarzyńskiego zespołu Słoneczka z Krzemieniwa. A proszę Państwa, przed Państwem za chwilę kapela Zamku Rydzyńskiego, również działająca tutaj w Rezydencji Królewskiej w Rydzynie, zatem w powiecie leszczyńskim. Proszę Państwa, statystyka ostatnich 3 lat nie mniej niż 80 koncertów w roku i każdorazowo chwalimy się, skąd pochodzimy, proszę Państwa, skąd jesteśmy. Także również w programie patriotycznym, proszę Państwa, jeszcze chwilę, zanim się ustawią bity, instrumenty. Proszę Państwa, oczywiście na finał zostawiliśmy, proszę Państwa, wspólny śpiew obok muzyki instrumentalnej, również zapraszamy Państwa do gorącego śpiewu. Jak pan doktor był uprzejmy powiedzieć, jest to radosna chwila, cały ten rok, proszę Państwa. Cieszymy się naszych sukcesów z osiągnięć właśnie tą setną rocznicę odzyskania niepodległości, ale także na dniach zbliżamy się do setnej rocznicy wybuchu tego naszego wielkopolskiego, jedynego właściwie sukcesem powstania. Zatem, proszę Państwa, z przyjemnością witam jeszcze raz bardzo serdecznie, proszę Państwa, w słowie wesprze nas pani Dorota Hein, która poprowadzi nas z koncert. Zatem zapraszam. Sławomir Olgietkan, kapela Zamku Rydzyńskiego, Dorota Hein. Sławomira Olgierda-Krama oraz kapel Zamku Rydzyńskiego.
Proszę Państwa, muzyka to najsubtelniejsza forma przekazu. Można stwierdzić, że żadna dziedzina sztuki nie porusza ani nie wpływa na podświadomość tak właśnie jak muzyka. Muzyka odgrywa bardzo ważną rolę, ponieważ człowiek w muzyce dostrzega coś więcej niż dźwięk, a więc przekaz w nim zawarty. Treści zawarte w nutach, tekstach i harmonijnej melodii czasem wzruszają, śmieszą, ale też zasmucają. Przez muzykę człowiek może wyrazić swoje emocje i podzielić się z innymi swoimi obawami i odczuciami. Dzisiejszy koncert przybliży Państwu, w jaki sposób Polacy w tych tragicznych czasach sprzed 100 lat radzili sobie za pomocą muzyki i jak bardzo kochali Polskę. A koncert wykona Sławomir Orgiet-Kram śpiew i kapela Zamku Rydzyckiego w składzie Mieczysław Leśniczak, Wojciech Olejnik Trąbki, Krzysztof Szatran Bartownia, Ryszard Śliwar Pezon, Adam Krzyżyński Tuba, Błażej Zalejewski Perkusja, kierownictwo artystyczne Mieczysław Leśniczak. Proszę Państwa, kapela Zamku Rydzyckiego to kwintet instrumentów dętych blaszanych. Dwie trąbki, róg, puzon, tuba. Zespół powstał w październiku w 1985 roku przy rezydencji króla Stanisława Leszczyńskiego w zamku w Rycynie. Założycielem i kierownikiem artystycznym zespołu jest trębacz Mieczysław Leśniczak. Ale do powstania zespołu przy rezydencji królewskiej przyczynili się również dr Feliks Ziemnik oraz Kalor Muszkieta. Zespół tworzą absolwenci Akademii Muzycznej w Poznaniu, na co dzień pracujący w orkiestrach symfonicznych Poznania, Filharmonii Poznańskiej, Teatru Wielkiego i Teatru Muzycznego. Początkową ambicją zespołu, jednego z niewielu, jakie działają w Polsce przy obiektach zabytkowych, było kultywowanie zapomnianej polskiej tradycji związanej z życiem polskim i myślnictwem. Z czasem jednak zespół poszerzył swój repertuar o muzykę wczesną, współczesną i popularną rozrywkową. Zespół prowadzi ożywioną działalność koncertową w całej Polsce. Występuje w najbardziej prestiżowych salach koncertowych, pałacach, zamkach i katedrach. Poza występami krajowymi zespół koncertuje również poza granicami Polski. Niemcy, Austria, Belgia, Francja, Włochy, Hiszpania, Dania, Ukraina, Białoruś. W roku 1986 wystąpił na elitarnym Europejskim Festiwalu Muzyki Dworskiej i Myśliwskiej na zamku Burghoheberfen koło Salzburga w Austrii. A w roku 2000 zespół koncertował na Światowej Wystawie Expo 2000 w Hanowerze. W roku 2006 reprezentował Polskę na Światowej Wystawie Łowieckiej w Dortmund, Niemczech. W roku 2011 zespół koncertował w Bertyczowie i Chmielnickim na Ukrainie w ramach Światowych Dni Polonii. W styczniu 2011 roku zespół został odznaczony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego medalem Zasłużony dla kultury polskiej. W listopadzie 2011 roku zespół wystąpił z koncertem w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Natomiast co roku koncertuje w Parlamencie Rzeczypospolitej. Zespół współpracuje z solistami Teatru Wielkiego, Teatru Muzycznego w Poznaniu, Teatru Narodowego, Opery Kameralnej z Warszawy wraz z aktorami Teatru Nowego z Poznania. Występuje również w radiu i telewizji oraz jest zapraszany do udziału w festiwalach muzycznych w kraju i za granicą. I oto właśnie ta kapela Zamku Rydzyckiego wykona kolejny utwór Piękny Marsz, Marsz do Boju. Autorem i kompozytorem jest Karol Grupiński, urodzony we Włoszakowicach w Wielkopolsce. Przedstawiciel późnego klasycyzmu uważany jest za kompozytora tworzącego w nurcie muzyki narodowej, zwłaszcza związanej z powstaniem listopadowym. Kompozytor miał wielki talent do komponowania prostych, pięknych, nawiązujących do pieśni ludowych, wpadających w ucho melodii. Z powodzeniem więc pisał popularne pieśni o tematyce historycznej, sentymentalnej czy religijnej. Kapela Zamku Rydzyckiego i trąbka sygnałowa. Dziękuję.
Państwa, zgodnie z tradycją, jeżeli nadarza się okazja, to prezentuję na naszych koncertach stosowne instrumenty historyczne z mojego bogatego zbioru ponad 40 instrumentów historycznych z rogiem związanych, z trąbką. Zatem, proszę Państwa, stosownie marsz do boju. Tak jak na wstępie powiedziałem, autorem, co najczęściej jest to anonimowe, proszę Państwa, sygnał Wojska Polskiego, który wykonaliśmy, rozpoczynając dzisiejszą uroczystość. Proszę Państwa, rozpoczyna kompozycję do boju. W oryginale kompozycja napisana jest na chór męski, jak druhowie z Kurpińskiego wiedzą. Natomiast, proszę Państwa, ja dokonałem transkrypcji na opracowania na kwintet instrumentów dętych blaszanych, ale uznałem, zanim, proszę Państwa, kompozycja, po pierwsze, na historycznej trąbce sygnałowej wojskowej wykonam sygnał Wojska Polskiego, który rozpoczyna tę króciutką kompozycję, a proszę Państwa, w drugiej części Marszu do Boju motyw czołowy pieśni z Powstania Kościuszkowskiego Bartoszu, Bartoszu. I proszę Państwa, kawalerzyści przyjęli ten motyw czołowy pieśni Bartoszu, Bartoszu jako swój sygnał siodłać. Zatem sygnał Wojska Polskiego, a później kawalerzyjski sygnał siodłać. Wiemy doskonale, że również w Lesznie mieliśmy, a do dzisiaj kultywujemy te piękne tradycje pułkowe, kawalerskie. I proszę Państwa, myślę, że mieliśmy też zaszczyt w momencie, kiedy jednostka istniała, kilkakrotnie spotykać się czy tutaj, czy w jednostce, właśnie promując muzykę, marsze, które były zawołania grywane tutaj na terenie Leszna, powiatu leszczyńskiego, ziemi leszczyńskiej. Reynolda Suchodolskiego. Tekst został napisany w czasie powstania listopadowego,
którego Słowodolski był uczestnikiem. Melodia jest stylizowana na mazurka. Śpiewa Sławomir Olbiert-Grab i kapella Zamku Brzezińskiego. Pośpiewacie zatem zgodnie z partyturą wstęp kapeli, a dalej radośnie tempo di mazurka. Zawiera się w nich m.in. Mazurek F-dur, opus 68 nr 3. Dziś premierowo Mazurek F-dur, opus 68 nr 3 w wykonaniu kwintetu instrumentów dętych blaszanych, opracowanie muzyczne Mieczysław Leśniczak. Znacie tekst, pamiętacie? Proponujemy cztery zwrotki. Myślę, że wspólnie sobie poradzimy. Prawda, maestro? Mamy barytona. Jest
że, proszę Państwa, myślę, że tak zgodnie z partyturą, wstęp króciutki kapeli, pierwsza zwrotka, drodzy Państwo, wraz z solistami, proszę Państwa, powtórka refren, Państwo, powtórka refrenu, wstępem kapeli do drugiej zwrotki i tak razy cztery. Zapraszam serdecznie. Przybyli ułani pod okienko, drogie Panie, liczę na gromki śpiew. Do druhów moich przyjaciół z Poszakowic. Zamiast tutaj w pierwszym rzędzie nas spierać, to druhowie usiedli na końcu. Nie wiem, jak to mam zrozumieć. A drodzy Państwo też nie wiedzą. Zrobili pauzę. Do kolejnej pieśni przejdzie do Poszakowic. Albo teraz, ale my się, przywódcy. Wyruszamy do druhowie do
piosenka powstała wczesną jesienią 1917 roku. Autorstwo jest również anonimowe, choć część źródeł przypisuje się Feliksowi Piszczowi. I oczywiście zapraszam ponownie do wspólnego śpiewu Cztery zwrotki. Natomiast również, tak jak dzisiaj dajemy przykład, z jednej strony hasła powstania Naprzód Poznański Pułku Pierwszy, poważnej kompozycji, natomiast proszę Państwa, drugą, za którą za chwilę Dorota zapowie, to właśnie taka powstańcza, radosna, stąd też, tak jak pan doktor uprzejmy powiedzieć podczas prelekcji, były chwile ciężkie, były chwile poważne, ale były również chwile radosne. I myślę, że w jednej i drugiej pieśni, jak gdyby będzie to odzwierciedlenie. Naprzód poznański pułku pierwszy, błyszczący pałasz, ciśnij
również z Powstania Wielkopolskiego Umy Nasza Marcina. Wykona Sławomir Ogier Pram, gra kapela Zamku Rydzyńskiego. I myślę, że proszę Państwa, refren jest bardzo prosty, nadal Państwo będziecie znaleźć. Natomiast w perspektywie oczywiście będziemy tworzyć chór przy kolejnej rocznicy. Tak jak obiecuję, że również poprowadzicie. Jego obronę podczas Powstania Warszawskiego upamiętni porucznik Józef Szczepański, pseudonim Ziutek, piosenką pod tytułem właśnie Pałacyk Michla. Budynek niestety obecnie nie istnieje, natomiast w 2007 roku odsłonięto pomnik obrońców Pałacyku Michla. Przed Państwem ponownie Sławomir Ogier Pram i kapela Zamku Rydzyńskiego. Thank you.
jeszcze będziecie mieć Państwo się włączyć. Proszę Państwa, Jan Pankiewicz, Witaj Polsko, utwór skomponowany z okazji odzyskania niepodległości przez nasz kraj, w oryginale napisane na dużą orkiestrę Dentą, natomiast dla zespołu opracowany przez Ryszarda Kapińskiego. Proszę Państwa, ponownie Kapela Zamku Rydzyńskiego. Legionową spokój i radość z wolnej, niepodległej Polski. A przypominam, wykonawcami byli Sławomir Olgierd-Kra, Pani Tomasz, Polina. W składzie Mieczysław Leśniczak, Wojciech Olej-Kropki. Maestro Mieczysław Leśniczak. A przyjemność przedstawiać Państwu miała Dorota Hajn, bardzo mi miło i myślę, że wkrótce do zobaczenia. I proszę Państwa, na zakończenie koncertu wspólnie wykonamy ulubioną pieśń marszałka Piłsudskiego. Marsz pierwszej brygady. My pierwsza brygada, pieśń pierwszej brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Znana jest również pod tytułem Leniometu żołnierska nuta. My pierwsza brygada w latach powojennych uważana była przez żołnierzy marszałka Piłsudskiego niemal za hymn państwowy.
Prosimy Państwa o powstanie i zaśpiewamy dwie zwrotki. Dyrektorom, ale także nauczycielom, którzy przygotowali te nasze talenty. Ja proszę Państwa powiem tak, ja wiem, że Ziemia Leszczyńska, Powiat Leszczyński, Wielkopolska, Stoimy Śpiewem, te wysokie, że tak powiem, chóry, profesor Stuligrosz, Kuczewski, myślę, ale proszę Państwa, również to, jak powiedziałem, jeden z najlepszych chórów męskich w Polsce. Mamy zaszczyt koncertować, jeździć po Polsce i to duchowie doskonale wiedzą. Zawsze do mnie mówią, Mieczysławie, tak mocno nie, ale ja szczerze i otwarcie mówię, że tak jest, kochani. Zatem cieszę się, że właśnie na takim poziomie, cieszę się, że właśnie takich młodych artystów mamy wspaniałych następców. Także życzę dalszych wspaniałych sukcesów Państwu za serdeczne przyjęcie naszych arii, pieśni, wspólny śpiew, życząc dalszych radosnych chwil na dzisiejszy dzień świętowania. Serdecznie dziękuję. Dziękuję. Ale na że mimo przenosimy, należałoby jeszcze jednego zagrać. To kochani, bardzo dziękuję, że tak, panie starosto, panie przewodniczący, tak zwana część gali merytorycznie się zakończyła. Czyli możemy coś wyżej zaproponować, tak? Zatem proszę Państwa, kapela Zamku Rydzyńskiego zawsze jest dla Państwa. Brawo.
Większość z Państwa zna kapelę nie tylko z koncertów noworocznych, ale właśnie takich wyrażonych jak dzisiaj, który zorganizował pan starosta. Zatem, proszę Państwa, z przyjemnością powiem i Państwu mamy zaszczyt i przyjemność mnie Sławomir zadedykować. Rok 1967. Tak. Proszę Państwa, Tom Jones i myślę, że większość z Państwa, tak jak ja, moi chłopaczone, pamiętam Delilah. Dziękuję za serdeczną życzliwość dla nas, artystów. Proszę Państwa, mam przyjemność dedykować prawykonanie, jak się rzekło, na Zamku Rydzyńskim. Proszę Państwa, z przyjemnością powiem, że prezent dla nas, dla Sławka, w formie opracowania na Brasquintet oczywiście zrobił nasz trębacz Wojtek Olejny, któremu również dziękuję. Ja się powiem tak, że znaczy, do śpiewu nie namawiam, powiem, że Państwu będzie śpiew. Zdecydowanie na koniec również Państwo z nami na pewno zaśpiewacie
Henryk Wars, jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki filmowej, muzyki popularno-rozrywkowej, grywany, śpiewany na całym świecie. Zatem... Umówiłem się z nią na dziewiątą. Zakończymy, proszę Państwa, nasze dzisiejsze urocze spotkanie, nie tylko muzyczne, ale patriotyczne, Dixielandowo, swingowo.